Po dostrzeżeniu wrogiej maszyny operator pojazdu obrony przeciwlotniczej namierza samolot i posyła rakietę. Wartość prędkości rakiety bardzo szybko rośnie i po chwili dosięga ona obrany cel. Uderzenie było potężne, ale mało skuteczne. Operator odpala kolejną rakietę. W początkowym etapie ruchu porusza się ona ruchem przyspieszonym, aż do uzyskania maksymalnej wartości prędkości około 1200 km na godzinę. To prawie tyle, co prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu. Rakieta minęła samolot, zwabiona wystrzeliwanymi flarami. Tym razem się udało, a było to możliwe, bo spalająca się flara jest źródłem silnego promieniowania termicznego, na które naprowadzana jest głowica rakiety. Spalająca się mieszanka magnezowo tlenowa okazała się silniejszym źródłem sygnału dla detektora rakiety niż manewrujący samolot. W ruchu zmiennym wektor prędkości zmienia się w czasie. Ciało może poruszać się prostoliniowo przy stałym zwrocie i kierunku wektora prędkości. Wartość wektora prędkości wzrasta lub maleje. Gdy wartość prędkości wzrasta wprost proporcjonalnie do czasu ruchu, a ciało porusza się w linii prostej, to mamy do czynienia z ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. W pracowni fizyki ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy możecie realizować za pomocą przedstawionego zestawu doświadczalnego. W jego skład wchodzi stabilny tor z możliwością regulacji poziomu, czerwony wagonik z przyczepionym sznurkiem, którego drugi koniec jest przewieszony przez bloczek i przywiązany do ciężarka. Ciężarek pod wpływem siły grawitacji opuszcza się ruchem przyspieszonym, wymuszając na wagoniku ruch przyspieszony. Należy przy tym wiedzieć, że przyspieszenie wagonika i opadającego ciężarka ma taką samą wartość. W skład zestawu pomiarowego wchodzi również komputer i fotokomórka, której celem jest zebranie danych wyświetlanych w formie wykresu w oprogramowaniu komputera. Prześledzą teraz ruch wagonika i przeanalizują powstający wykres przyspieszenia od czasu. Z wykresu wynika, że wagonik ma mniej więcej stałe przyspieszenie w czasie trwania tego ruchu. Zobaczcie, że komputer połączył punkty pomiarowe krzywą łamaną. Jest to niepoprawne i niedozwolone na laborkach i na maturze, ale nie mam możliwości wyłączenia tej linii w oprogramowaniu. Zebrane dane mają pewien rozrzut, którego źródłem jest zastosowany miernik, a co za tym idzie, występująca niepewność pomiarowa. Na wykres naniosę prostą najlepszego dopasowania pozwoli ona ocenić średnią wartość przyspieszenia. Wykonam doświadczenie raz jeszcze, by sprawdzić, jak wzrasta pokonana droga przez wózek w funkcji czasu. Do otrzymanych punktów pomiarowych z całą pewnością nie będę dopasowywał funkcji liniowej. Świetnie za to wpisuje się funkcja kwadratowa, bo przedstawiony wykres jest fragmentem paraboli. Jej wzór wygląda następująco i będziecie omawiać go na zajęciach z matematyki. Mogę przy tym stwierdzić, że pokonana droga, stojąca po lewej stronie równania, jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu, który stoi po prawej stronie równania. Niektórzy fizycy tę zależność pewnie woleliby wykazać w inny sposób, ustalając oś poziomą wykresu drogi od czasu jako kwadrat czasu. Wtedy można dopasować funkcję liniową i oszacować współczynnik kierunkowy na podstawie dopasowania do punktów wykresu tej funkcji. Tyle, że jest to już wyższa szkoła jazdy. Ja pójdę trochę na skróty i odczytam ten współczynnik za pomocą funkcji kwadratowej dopasowanej do punktów pomiarowych na tym pierwszym wykresie. Oczywiście pomógł mi w tym Excel i jego metoda najmniejszych kwadratów. Po przekształceniu tego wzoru zauważam, że ten współczynnik proporcjonalności musi być wyrażony w jednostce metr na sekundę kwadrat, więc pewnie związany jest z przyspieszeniem. Zauważcie, że ten współczynnik proporcjonalności ma wartość, która w przybliżeniu jest równa połowie wartości przyspieszenia, jakie wyznaczyliśmy z wykresu przyspieszenie od czasu. Uznajmy tutaj to za pewnik. Tak naprawdę między nami należałoby wykonać kilka innych doświadczeń, by zweryfikować i potwierdzić to założenie. W sposób eksperymentalny wykazaliśmy, że wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym, w którym ciało nie posiada prędkości początkowej, wygląda następująco. Zrobił teraz inne doświadczenie, w którym będę jeździł tym sportowo rodzinnym samochodem wyposażonym w dwulitrowy, turbodoładowany silnik o mocy 240 koni mechanicznych. Tym razem jednak pojazd będzie przyspieszał z pewnej niezerowej prędkości. W chwili początkowej zademonstrowanej na zatrzymanym filmie samochód porusza się z prędkością V0. I gdy film odmnożył, to samochód zwiększa prędkość przy mniej więcej stałej wartości przyspieszenia. W celu opisu ruchu naszkicuję jednowymiarowy układ współrzędnych. Dla takiego ruchu równanie położenia od czasu wygląda następująco. X0 to położenie początkowe ciała, wyznaczone w oparciu o układ współrzędnych. V0 to prędkość początkowa ciała. Litera A to przyspieszenie ciała. Nie wiem czy pamiętacie, ale te dwa pierwsze elementy występowały w opisie ruchu jednostajnie prostoliniowego, o którym opowiadałem w innym filmie. Ostatni człon w tym wzorze jest związany z przyspieszeniem. Zapiszę jeszcze wzór na pokonaną drogę. Zauważcie, że gdy prędkości początkowej pojazd nie posiada, to wzory się upraszczają i wyglądają jak ten wyznaczony w pierwszej części filmu. Teraz na podstawie przeprowadzonych doświadczeń z samochodem przeanalizuję ruch. W tym celu sporządzam tabelę. Dla każdej kolejnej sekundy ruchu pojazdu zapisałem wskazywaną wartość prędkości chwilowej odczytanej z prędkościomierza. Zmieniłem przy tym jednostkę prędkości z kilometrów na godzinę na metry na sekundę. Dla przypomnienia pokażę metodykę tej zamiany. Na podstawie wyników sporządzam wykres prędkości od czasu. Na wykresie zaznaczam punkty pomiarowe odczytane z tabeli. Kolejnym elementem jest dopasowanie odpowiedniej funkcji do danych zaprezentowanych na wykresie. Wydaje mi się, że świetnie się sprawdzi tutaj prosta najlepszego dopasowania w postaci funkcji liniowej. Na podstawie tej prostej mogę oszacować wartość średniego przyspieszenia pojazdu. W tym celu będę udzielił przyprostokątną pionową przez przyprostokątną poziomą narysowanego trójkąta prostokątnego. Oczywiście mogliśmy zrobić to też z odpowiedniego wzoru. Posiadając wartość średniego przyspieszenia, mogę sporządzić jeszcze wykres tego przyspieszenia od czasu. Będzie on wyglądał następująco. Aby wykonać wykres drogi od czasu, mogę skorzystać ze wcześniej zapisanego wzoru na drogę. We wzorze tym znamy prędkość początkową, odczytaną z licznika samochodu i średnie przyspieszenie, oszacowane na podstawie wykresu prędkości od czasu. Obliczał teraz pokonaną drogę w każdej kolejnej sekundzie ruchu pojazdu, a wyniki, by się nie pogubić, wpiszę do tabeli. Posiadając oszacowane, obliczone wartości pokonanej drogi, naniosę je na wykres. W ten sposób uzyskałem wykres drogi od czasu. Z uwagi na to, że pojazd w chwili rozpoczęcia analizy ruchu znajdował się w początku obranego układu współrzędnych, to wykres przemieszczenia od czasu będzie wyglądał identycznie jak wykres drogi od czasu. Gdyby początek układów współrzędnych przyjąć w innym miejscu, to wykres położenia od czasu mógłby wyglądać w następujący sposób, natomiast wykres drogi od czasu nie zmieniłby się wcale. W ten sposób zakończyłem to doświadczenie, dzięki któremu poznałem parametry ruchu pojazdu. Przedstawione równania i sporządzanie wykresów będziecie z całą pewnością wykonywać i wykorzystywać podczas zajęć fizyki i na egzaminie dojrzałości. W tym właśnie momencie możecie podziwiać jedno z zadań maturalnych opartych na tym zagadnieniu. Gdyby ktoś chciał wiedzieć jak je rozwiązać, to rozwiązanie znajdzie na końcu filmu. Po tym filmie powinniście wiedzieć, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym, prostoliniowym, wektor przyspieszenia nie ulega zmianie. Do opisu ruchu potrzebujemy równań ruchu na położenie i prędkość, a opcjonalnie też na drogę. W ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym ciało może posiadać prędkość początkową, a albo swój ruch zaczynać bez prędkości początkowej. W tym drugim przypadku przyrost drogi jest wprost proporcjonalny do kwadratu czasu. Dla ruchu przyspieszonego obowiązują trzy albo cztery wykresy: położenie od czasu, prędkości od czasu, przyspieszenie od czasu, no i drogi od czasu. Na podstawie wykresów można wyznaczać parametry ruchu, takie jak położenie, prędkość i przyspieszenie, co z całą pewnością będziecie robić. Zachęcam do udostępniania filmu i komentowania. Cześć!